Ziemi należą do wszystkich ludzi i nie wolno nam zamykać naszych serc na potrzeby tych, którzy cierpią z powodu niedostatku. Nasza chrześcijańska wrażliwość powinna wyzwalać w nas pragnienie niesienia pomocy. Ojciec w domu, pan gospodarz, hejołem daj ojcie chodzili i chlebusia położyli, hejołem daj i chlebusia położyli, gospodarzem okrążyli, hejołem daj. Ja wam już nie wierzę, bardzo dziękuję, że taki bogaty prosty no, był przyjmijmy. Prezent bardzo się z wielkim szacunkiem przyjmuję ten piękny bochen chleba. Będę go dzielił sprawiedliwie, tak? Aby wszystkim nam tu starczyło. Bóg wam zapłać rzęty, że się tak ulicznie przybyli i wszystkich gdzie zapraszam do stołów. Dziękuję. Zanim podejdziecie państwo do stołów, poprosimy do nas przewodniczącego Rady Miejskiej Adama Mykę, poprosimy starostę powiatu opiskiego, pana Nowickiego, poprosimy wicestarostę, poprosimy panią komendant Potasz, poprosimy przede wszystkim księży naszych drogich, poprosimy panią senator Małgorzatę Kopiczko do wspólnego dzielenia się chlebem. I to jest ten piękny, symboliczny moment dzielenia się chlebem. Poproszę wszystkich włodarzy i zaproszonych gości o rozniesienie chleba wśród zgromadzonych na placu gości dożynkowych. Teraz już ktoś się tutaj chlebem dożynkowym poczęstował, rusza. A ja chciałam sobie takie malutki. Czy to, że pada deszcz, czy świeci słońce, to dobrze, czy źle? Nawiązuje do homilii księdza rektora. Później się okaże. Dzisiaj deszcz i pogoda taka jak we żniwa w tym roku. Drodzy państwo, witam was bardzo serdecznie na dożynkach gminnych. Tym razem po raz pierwszy w miejscowości Gałdynki. Dożynki 2016. Bardzo serdecznie witam gości, którzy są ze mną na scenie. Postaram się przelecieć szybciutko, to bo ten deszcz jednak skróci nasze tutaj wystąpienia. Dzisiaj przywitamy państwa razem ze starościną i starostą dożynkowym, panią Wiolettą Sawicz i panem sołtysem wsi Gałdynki Stanisławem Stachelek. Brawo dla starostów dożynkowych. Thank you.
Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to piękny
obraz namalowany przez panią Ewę Kurzelę, którą bardzo proszę na scenę o wręczenie tego obrazu. Pani Ewo. Pani Ewo, zapraszamy. Wielkie brawa. Podziękowania, gratulacje. Do żynek i nałożysz. Sołectwo? A nie wiem. Duchlin! Duchlin zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Nie wiedziała pani dyrektor. Sponsorem nagrody drugiej jest salon fryzur Justyny Jabłonowskiej. Pani Justyno, jeśli jest pani z nami, bardzo prosimy o wręczenie nagrody. Pierwsza wicemistrz dożynek, wino orzesz, sołectwo. Gaudenki! Nagrodą będzie zestaw kosmetyków firmy Oriflame. Czy jest pani Bożenka z Oriflame z nami, która ufundowała tą nagrodę? A oprócz tego kolacja w restauracji Lipiński dla dwóch osób. Nie wiem, jak to mam powiedzieć. No i teraz, co się stało? Pierwsza miss dożynek, winożysz? Miss. Nie wiem, co to jest. SDS Orzysz! Zapraszamy serdecznie. Oni płaczą, zobaczcie, oni płaczą ze szczęścia. Niesamowite to jest. Proszę państwa, nagrodą pierwszą jest białe Porsche. Proszę bardzo. Droga miss, podejdź do swojej nagrody. Czy ma pani prawo jazdy na to białe Porsche? Ma. Możemy jej przekazać. Gratuluję bardzo serdecznie. Uzy szczęścia, proszę państwa. O, i zdjęcie piękne teraz poproszę. No, mała runda, proszę pana. Brawa jeszcze raz na pierwszej dla Miss. Miss dożynek Gaudynki 2016. Drodzy państwo, ponieważ głosowaliście na list publiczności. Bardzo proszę przewodniczącą komisji liczącej głosy o odczytanie wyników. Szanowni państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować, iż bardzo licznie braliście udział w głosowaniu. Bardzo nas to cieszy. Otóż pierwsze miejsce zdobył gospodarz dzisiejszej imprezy, czyli pani Grażyna Kordaszewska, sołectwo Gaudynki, która otrzymała 57 głosów. Gratulacje.
I'm so thankful.